Jak mówi stare porze, kadło to okazja czyni złodzieja. Sprawcy kradzieży wykorzystują moment, kiedy właściciel spędza czas przy domowym ogródku bądź porządkuje teren swojej posesji. Dlatego pamiętajmy, pozostawiając otwarty dom czy garaż, możemy paść ofiarą kradzieży. Targowiska, markety i duże skupiska ludzi, oprócz kupujących i sprzedających, przyciągają niestety złodziei. Pamiętajmy, że kieszonkowcy potrafią wykorzystać krótką chwilę naszej nieuwagi i roztargnienia i w ten sposób pozbędziemy się torebki, portfela, saszetki czy telefonu komórkowego. Nie kuśmy losu naszym nieostrożnym postępowaniem. Pamiętajmy, aby robiąc zakupy, torebkę, saszetkę czy portfel mieć zawsze zamknięte, w miarę możliwości, blisko ciała i w zasięgu naszego wzroku. Soli nie mam, muszę lecieć po sól do sklepu. Jezu, nie mam portfela, gdzie mój portfel? Może mi ktoś ukradł, może... O nie, zapomniałam zamknąć drzwi, chyba złodziej. Pamiętajmy, że złodziejowi wystarczy nawet kilka sekund na zabranie cennych i wartościowych rzeczy z naszego mieszkania. Dlatego zamykajmy drzwi na klucz. Zachowajmy szczególną ostrożność, zwłaszcza przy wsiadaniu i wysiadaniu. Miejmy cały czas na oku swoje torebki, saszetki, portfele, tak aby nie utracić ich w ścisku i tłoku.